Okej, próba testu. Dużo cię. To jest narzędzie tortur. Halo, policja, proszę przyjechać na kanał Agi. O Boże! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Mam rękawiczki i zaraz to wyjaśnię, ale moim gościem dzisiaj jest Agata, którą znacie z naszych odcinków paznokciowych. Agata jeszcze nie widziała moich paznokci ze Stanów i dzisiaj obejrzymy ten odcinek razem i Agata będzie komentować, jako że jest super profesjonalistką. Tak jest. Nie oglądałam odcinka, chociaż chciałam go obejrzeć. Bardzo zawsze czekam, co przyniesie los, jak Aga wróci z wyprawy. Bo Agata zawsze naprawia mi te paznokcie, robi od nowa mi, Aga, z czym ty przyszłaś do mnie, co to się działo? Majamskie paznokcie, co jest tak? Jestem profesjonalnym słowotwórcą. Profesjonalnym słowotwórcą. Tak. Używałam na remoncie twojego próba testu. Tak? Tak. I co znaczy na remoncie? No jak testowałam z tatą na przykład, czy światło świeci. I mówiłam, Andrzej, próba testu. Jeszcze Andrzej. No Andrzej. Mój tatuś jest Andrzej. Próba testu ze światła, wow. Używam. Nie powiem, używam. Tak? Oczywiście, że tak. Ja zawsze śpiewam. Zniszczę paznokcie, które teraz mam. Oczywiście muszę pokazać wam, jak wyglądają. A to były twoje, więc powiedz zniszczę, bo były no ładne. Ja wiem. No i jak mogłaś. Wiesz ile... Okej, dziękuję. Zbyt się podekscytowałam, bo zauważyłam, że moje klaskanie nie klaszcze. Dostałam tyle komplementów z tobie za te paznokcie. Naprawdę? Za twoje, nie za jej. Znaczy za jej też, ale mniej. Wszystkie laski mówiły, że... Takie, no, kwiatuszko. No, ale ja takie, dziękuję, to z Polski. Mają taki system, taki tablecik, gdzie są różne rzeczy, można zobaczyć. Zaangażowałam się w tą odpowiedź, powiem ci, jestem ciekawa, jak się jeździ w Stanach Uberem. Ej, to było super, naprawdę. O, ta firma jest nam. Tak? To Studio Elements? Nie, 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 tam była taka firma, która też jest na całym świecie znana, więc... Takie gigantyczne gdzie różni ludzie mają swoje pokoje jakby. Jakby ja nie myślę o tym, kiedy to oglądam albo jak nagrywam, ale tak. To jest takie miejsce, gdzie różni ludzie mają swoje pokoje. I wchodzę tam. I wchodzę. Widziałaś w ogóle coś takiego kiedyś, żeby był taki wielki, jak gdyby wielka hala, w której są pokoiki, w których się są różne ludzi? Tak, wiesz, widziałam takie miejsca. Ale niekoniecznie beauty. Musiałaś wymacać. Tak, ja zawsze dotykam. I to właśnie przez takich ludzi jak ja, potem mapy są tak powycierane, te mapy w parkach czy coś takiego i tak jest, wytarty jest ten punkt you are here i tam po prostu jest tak wszystko wytarte na oko. To jest tak, że nawet fiki takie z wodą. Fiki? Tak, no w sensie wiesz, tak jak masz w parkach, że naciskasz i naciski. Fontanna z wodą? Z wodą. Pika, no dobrze, super, widzisz na kranu, widzisz? To się naciska i to leci. Bo to wygląda jakbyś miała tam zęby włożyć trochę. O Boże! Jak się tak podłączasz do tej wody. Tak, tak to wygląda. I ci po prostu od razu wpływa. Wow! Czy ja będę mogła mieć cały make-up jak skończymy ten odcinek? Chyba nie. Widziałaś coś takiego? Taki kształt? Widziałam, ale nie sądziłam, że ktoś sobie go robi. Taki ona robi. Właśnie powiedziała, że teraz jest ten kształt bardzo popularny. Trochę się boję, że właśnie masz taki kształt. Nie powiem tak, nie powiem nie. Mi szczęka zadrżała. A jakie są twoje zastrzeżenia co do tego kształtu? Na razie właśnie nie ma jakichś super zastrzeżeń, bo wbrew pozorom spodziewałam się, że budowa będzie dużo gorsza, a nie są takie... Jak to zwykle bywało, jak przychodziłaś do mnie po różnych, tak, różnych wyprawach, to one były takie mocno krągłycze. Przychodziłam do ciebie. Cześć, Agata! I ty paznokcie na ciebie. A ty to, come on. No, come on. It's easier to do it from a fresh set. Oh, okay. So they can be nice and sharp. Tak, to na pewno. Agata potwierdziła, znaczy, że pani coś mówi z sensem. Zawsze łatwiej jest zrobić paznokcie od nowa w jakimś kształcie. Śmieszne jest to, jak zaczynasz być taka profesjonalna i masz takie sugeruję, że nie pasuje mi to. Ja cię wiem, jak jesteś tak
taka sobą. Ale nie, bo jesteś profesjonalna. Trzeba to ci powiedzieć w ogóle. Słuchajcie, jak przychodzę do Agaty na szkolenia. W sensie nie to, że ja się szkolę, ale czasami tak wpadam po prostu i jak ja jakoś szkolę, to mam takie, Jezu, profesjonalnie. Umiałabyś pracować z takimi paznokciami? Myślę, że tak, tak, bo nieraz kiedyś dawno temu... jak byłam młoda i nie zależało mi na tym, żeby było mi super wygodnie, to tak, zdarzało mi się pracować z takimi. O, pani nie ma rękawiczek. Naprawdę w filmie tak, właśnie pani nie ma rękawiczek. Jest totalnie okej. Dla mnie nie ma żadnego problemu. Uszocie! No bo dla mnie naprawdę nie ma problemu. A jakby pani za przeproszeniem miała jakiegoś grzyba? I by cię tym tak omacała, dotykała w palce. I co wtedy się dzieje? I by się pociły na przykład i kapało tak z tych palców. Nikomu ci... nigdy nie kapało z palców. No bo jak ktoś nie jest oblechem, nie mam problemu z czyimś potem. Jasne, rzeczyste dłonie wystarczą. Tak. Otwierała pani ten fres przy tobie? Nie, z opakowania? Zwróciłam uwagi. Czyli co, wtedy by, jeżeli nie otwiera z tego opakowania, to jest brudne. Znaczy, no nie musi być brudne, bo może być wyczyszczone, ale nie jest sterylne. To tak jakbyś poszła do dentysty i nie spodziewała się, że ci wierci wiertłem, które było wysterylizowane. Okej. Okay. No to powiem szczerze, że to zdecydowanie bardziej mnie obrzydza niż brak rękawiczek, ale tutaj też nie miałam takiej świadomości. O, ale widzę, że frezuje ci paznokcie od spodu, bardzo fajnie. Właśnie też jej powiedziałam, że nice, bardzo, że tak, fajnie, bo to się mało chwali. To... Najczęściej robi się akryle. I teraz zrobimy tak, że właśnie te, które mam żelowe, na nie będzie nałożony akryl, żeby się zmywać cały. U nas raczej nikt by ci tak paznokci nie zrobił na żel akryl. Na żel akryl. Dlatego, że zasada jest taka w paznokciach, że zawsze nakładamy to, co jest bardziej miękkie, na to, co było bardziej twarde. Powinno się zrobić na przykład tak, że mamy akryl i to można... uzupełnić żelem, ale odwrotnie niekoniecznie. Ona rzeczywiście mi o tym powiedziała, że na zasadzie, że tak się nie robi, ale kiedyś zrobiła tak już raz klientce i się trzymało, więc mi zrobi, żeby nie usuwać właśnie całego. Jak na razie ten filmik chyba przeraża mnie najmniej tych wszystkich filmów, które widziałam twoich. To dobrze, dobrze cię przeraża najmniej. Ciekawe, czy będziesz miała słowa pochwały. Bardzo fajne uczucie, bardzo lubię. Instead of using tak, to jest chyba twoje ulubione uczucie, co? Tabletkę od serca masz? Daj. Nie. Nigdy tego wcześniej nie widziałam, ale ona powiedziała, że to jest bezpieczniejsze. Nie. To jest straszne, to jest narzędzie tortur. To jest radełko, u nas tak się nazywa. Tak jak pamiętam z dzieciństwa, używała moja mama i babcia i sobie zawsze zakrwawiały tym bardzo mocno skóry. Radełko jest przerażające. To się widziałam, że tak odrzuciła i miałam takie, o, czuję się tak bezpiecznie. Nie. Stanowczo nie. Myślę, że u nas w Polsce w salonie żadnym byś nie spotkała, bo to po prostu jest nieprofesjonalne narzędzie pracy. Ona powiedziała, że it's a little bit more safe. W sensie, że jest bezpieczniejsze, a ty mówisz, ludzie sobie zakrwawiają palce. Nie, no bo naprawdę rzeźnia jest po tym zazwyczaj. I tutaj teraz właśnie używa takiego... Patrz! Co to nie zauważyłam w ogóle? Ja nagle powiem, patrz na filmie i mam tylko górę. Ja ten ze smerfów jakoś się nazywał. Gargamel. No. Peace, brother. I tak casualowo sobie gadam, blebleo, o paznokciach. O nie. O nie. Pani chce ci przepiłować boki. Pani powiedziała, że może. Jak zrobimy na szerokiej płytce, tak. A twoja troszeczkę jest szeroka. No może nie bardzo, ale troszkę tak. Nie da się, nie można tak robić. Ona mówi, że teraz jest popularny. Widziałaś taki kształt kiedyś? Widziałam. Tak? Tak. I ostatnio też, jak była u niej kursantka z Norwegii, to powiedziała, że u nich też jest to popularne. Nazwała to flair. Flair? Flair. Ona to nazwała kacze stopy. Chyba. Kacze stopy. No. Czemu to jest takie brudne? Pewnie od pyłu z paznokci, albo nie wiem. Raczej to jest proszek akrylowy, bo jakby to był pył od paznokci, to by było jeszcze bardziej obrzydliwe. Jakby nie wykluczam ani jednej, ani drugiej. I możecie mnie nadać oblechem, ale jakby mi to nie przeszkadza. Aga oblech. Zapiszę ci tak w telefonie. To zdjęcie dodać na promilowe tak, moje. I swoją buzią tak wkleję sobie. Aga oblech. Ja bym uciekła. No weź, no tam jest brudno. No widzę, ale jakby i co? Mnie to przeraża. No Aga, jak ci to wytłumaczyć, to syf jest. No właśnie.
Dokładnie tak. Jak ci to wytłumaczyć? Generalnie tam, gdzie jest brudno i tak nie powinno być. W salonie stylizacji paznokci nie powinno być brudno. Wiesz, nie powinno cię zastanawiać, dlaczego tam jest brudno. Lepiej krwawić w czystym niż w brudnym. To prawda. Ale mimo wszystko Aga Oblech. To jest ogonny primer. Okay. I tutaj, słuchajcie, jest... Czy potrzebujesz chwili? Bo widziałam, że gdyby zrobiłaś taki... To też jest brudno. Rzeczywiście. To jest suszarka. O której ty masz tam położyć rękę. A będziesz dotykała tego? Suszarka do paznokci. Że jak się złoży... Naprawdę? Tak. Aga Oblech. Nie, no Oblech razy tysiąc. No ciekawa jestem, co z tego... Raczej wiesz co, no to jest okej, okay, że przedłuża. Mhm. Nie przeszkadza. I też przedłuża spoko? W sensie... Na tyle, na ile się da. Bo ja się nie znam. W miarę spoko. Żeby nie popiłować paznokci. Ja od razu miałam takie, Jezu, po co jest to magiczne urządzenie? One bardzo często, raczej stylistki jak mają długie paznokcie, to używają, tak. Wow. Tylko raczej tak raz, nie? To jest wielorazowe. Jeśli po prostu ona to założyła już na palce. Już te tutki takie brudne. Po prostu miała to przygotowane i tak pop. Naprawdę. Mm-hmm. O, yeah, jak dziwnie pani trzyma ten. Tak, słucham. Halo, policja, może przyjechać na kanał Agi. To nie były takie pilniki tylko dla ciebie? Chyba wydaje mi się, że nie. Mm-hmm. Pytanie, czy na przykład jakby je posprayowała tym... Nie. Nie. Mm-mm. Nie masz żadnego usprawiedliwienia do tego? Mam. Tylko i wyłącznie jednorazowe pilniki. Bardzo, bardzo wnioskuję o to, żeby żadna stylistka w życiu, u nas w Polsce przynajmniej, nie pracowała w ten sposób. Może zaciąć kogoś, ta krew może zaschnąć, później może zaciąć ciebie i naprawdę może skończyć się bardzo źle. Ju, poczekaj, zaraz, czyli jak ktoś by na przykład miał, nie wiem, zapalenie wątroby... No, oczywiście. A, czyli to jest tak przy tatuażu. No tak. Niedopuszczalne jest to, żeby tak działo się jak tu. Ja wiem, jak Agata... Właśnie o tym powiedziałam. Powiedziałam, już wiem, jak Agata by nazwała tego paznokcia. Co to jest? Czemu to... No nie wytrzymam. Nie robimy tak paznokcia, absolutnie. Ja bardzo nie lubię komentować pracy innych stylistek, bo uważam, że to nie jest elegancko tak negatywnie komentować, natomiast no to jest już niedopuszczalne, nie? Ten paznokieć wygląda bardzo źle i jest przepiłowana też bardzo mocno naturalna płytka. Kształt jest tragiczny. Tak jest! No to jest kurzy szpon. Totalnie o tobie pomyślałam, tylko zobaczyłam wiesz, to. Wiesz, on ładnie wygląda z tej perspektywy, bo jest szczupły. Ja to wiem, ja to rozumiem. Natomiast są inne sposoby sobie na to, żeby uzyskać taki kształt, niż po prostu wyrzynanie boków, bo tego inaczej też nazwać nie można. Ale muszę przyznać, że ten pilniczek już jest bardzo mocno zużyty. No, bardzo. To jest, wiesz, trochę prześmiech przez łzy w moim wydaniu, naprawdę. Bo ja wiem, że no, może się tam polać fala hejtu za to. Bardzo duża fala hejtu. Nie no, ten pilnik jest naprawdę na zasadzie, że jeżeli ja już zauważyłam, że coś jest zużyte bądź brudne, to znaczy, że już jest naprawdę źle, bo ta gąbka już ma, zobacz, ona ma dziury tutaj. Nie, no, po bokach. To jest bardzo źle. Czy to jest też ryzykowne, taki buffer? Czy to już nie zatrze? Oczywiście, że tak. Też jest oczywiście, okay. Poza tym mogłaś mieć wcześniej skaleczoną skórę i teraz pani ci wciera te wszystkie hify i żółtaczki, które wcześniej trafiły na ten buffer od 1000 osób, właśnie w twoje rany na przykład, które ci zrobiła wcześniej od wycinania albo pilnika. To nie musi być widoczne. Od góry ten kształt fajnie wygląda, bo jest wąski. Ja rozumiem to, że klientki bardzo często chciałyby mieć wąskie paznokcie i okej. Okay. Natomiast no, jest to kosztem tego, jak jest pod spodem. Zastanawiam się, czy zauważysz jedną rzecz w tym malowaniu, która dla mnie była taka, że zastanawiam się, czy to jest poprawne. Podejrzewam, że nie, ale z drugiej strony uszybszało to robotę. Będziemy używać airbrusha, jestem podjarana. Widziałaś kiedyś, jak ktoś tak? A ja miałam takie... Tylko nie takim, tylko takim aerografem po prostu, jak do malowania nawet samochodów się używa, nie? Tylko one są wtedy na kablu, z tym takim dużym tym, tak. A to było po prostu tylko tą buteleczką na baterię. U nas też są takie techniki zdobienia airbrushem. Fajne, no u nas też są takie. Też to jest? Właśnie chciałam zapytać, czy widziałeś. Tak, są takie. Nawet my mamy w Indigo gumę. Dokładnie jak plasteliną lepiła sobie te kształty i naklejała. No u nas, wiesz, u nas to nie są popularne w salonie takie zdobienia, nie? Bo jakby to długo trwa bardzo i u nas panie takie bardziej classy jednak robią paznokcie. Też prawda. Dlatego ta plastelina raczej nie jest popularna, ale tak, też są takie rzeczy na rynku u nas. Że drugi raz robisz smileya? Bez ciebie. No właśnie. nie, no fajnie. Podoba mi się. Samo zdobianie mi się podoba. O, technika snakeskin. My też taką mamy. O, okej. O matko. Tragedia.
Ten bok. Chodziło ci o kształt. Kształt. Mhm. I tu był ten moment, który chciałam ci pokazać i o niego zapytać, bo ona robiła tak, że na postu... Wszystko tu jest brudne. Tak, dokładnie. Robiła dokładnie tak, a potem brała pędzelek z acetonem i czyściła skórki. Raczej... Ja bym tak... Znaczy, raczej nie wiem, co powiedzieć. Jak chcemy zrobić dokładnie do skórek, albo pod skórki, tak jak u nas się często robi, żeby te manikury starczały jednak na dłużej, żeby długo ładnie wyglądały, więc wycieranie wtedy pędzelkiem dookoła raczej nie wchodzi w grę. Ale zauważyłam, że przez to ona robiła to szybciej, no bo wiadomo, po prostu mazała szybko i potem wyciera pędzelkiem, no i rzeczywiście to wycieranie nie jest aż takie dokładne, ale tutaj no u niej wiadomo szło na szybkość. Jakby wszystko jest 3D i po prostu jestem zakochana. Patrz, jakie żółte skórki. Ale w ogóle strasznie. Ona po prostu malowała po skórkach totalnie i potem tylko właśnie brała ten pędzelek i tyrylu. A nic nie zostało później? Chyba właśnie nie. No ciekawa jestem, jak z dokładnością na filmie, pewnie tego nie zobaczymy, nie? Jak było dokładnie. Mhm. A już masz pewnie też trochę odrost. Zobacz, jak tu jest od daleko. No, widzę, tak, że jest daleko bardzo od skórek. Tutaj też, tu jest powycierane wszystko wokoło skórek. Taka ciekawa technika bardzo. Jakie fajne. O, to fajne. Te serduszka mi się podobają. A jak ona je kleiła, pamiętasz? Na ten żel taki gęsty. Na ten gęsty. Właśnie ją poprosiłam, bo tak mi się podobały, że właśnie poprosiłam, żeby zrobiono. Prawie 4 godziny, ale mamy skończone paznokcie i już wam... No dobra, no fajny ten wzorek. Podoba mi się. One są tak piękne, każdy paznokcie jest piękny, to co kocham, więc uwaga. Dobra. O nie, tu już gorzej. Powiem ci, że już nie mogę się doczekać, żeby zdjąć te rękawiczki, więc jeżeli będę miała spocone ręce, to nie mów Aga Oblech już kolejny raz. Jakby już... Ale wiesz, no to już nie masz na to wpływu, nie? Tak. Dobra, którą rękę chcesz zacząć pierwszą? Taki mam wybór, no do lewą. Chciałam tego uniknąć, ale jakby nie mogłam się powstrzymać. Tada! Możesz jakby co obracać i dotykać. Dobra, będę dotykać. Uwaga, ja mam poremontowe paznokcie, więc proszę nie oceniać. Paznokcie z remontu. Agata otwiera drugi salon. Pozdrawiamy. Centrum szkoleniowe. O, przepraszam. Tak. Wiesz co, wzór jakby mi się nawet podoba. A kiedy robiłaś te paznokcie? Ile dni temu to było? Tydzień czasu. Czyli nie powinno to być zobacz. Odrostu, który jest. No jest. Ten odrost taki, na przykład jak, wiesz, jak ja robię ci paznokcie, nie? To masz taki odrost po 3 tygodniach. Ale na przykład zobacz, skórki mi się wydaje, że też bardzo słabo. Bardzo, no. Tu już masz na przykład przyklejoną skórkę w ogóle do tego produktu. No i jest też niedomalowany zupełnie. Tu masz boki niedomalowane. Tu już masz zapowietrzenie w ogóle. Co? A, bo widziałam, że ona jakby tutaj dała za dużo trochę tego i się... No ta jasna część tutaj jest zapowietrzona. Te zdobienia są okej, bo wiadomo, każdy lubi co innego i to jest w porządku, ale malowanie jest kiepskie od skórek. To jest niedopuszczalne, żeby po tygodniu mieć taki odrost. Czyli kształt i technika słabo, ale wzorki super. Ten mi się nie podoba za bardzo, bo jest taki nie bardzo pasujący. Właśnie ten chyba też do mnie, całości, tak. Nie? Kształtem jestem załamana, bo nie wiem, co z tym zrobimy. No to o. Tak jak pani powiedziała na filmiku, że trzeba zdjąć i zrobić od nowa, to właśnie tak będziemy robić. Druga ręka i kurzy szpon razy 2. To już ja widziałam, że jest złe. Jakby kiedy ja widzę, że jest złe w paznokciach, ten jest zupełnie płaski, a ten jest wykrzywiony. Jakby, co tu się dzieje? To jest naprawdę śmiech przez łzy. Ja też bym się chciała pasiać, ale ja się śmieję. Ale ty to nosisz. Znaczy, one są ładne. Nie. No są kurze szpony 2, a ten jest zupełnie płaski. To jest bardzo złe. Jakby pamiętam, że ty mi no to kiedyś mówiłaś. To jest bardzo złe. Że tak. Nie może być takiego uspoku. Wiesz, że zawsze jak masz troszeczkę podniszczone te boki, bo czasami zdarzy ci się tak, że coś wyłamiesz, że tam wiadomo, no. Ale to jest świeżo zrobione, nie? Więc po prostu to się nie powinno wydarzać. I ja zawsze ci nadbudowuję to. Zawsze tak biorę sobie żel, obcieram, żeby to było obudowane. To prawda, rzeczywiście. No bo on jest dość szeroki ten paznokieć i płaski w porównaniu do reszty, więc to nie wygląda dobrze, jak jest taki szeroki. Jeżeli chcecie, by the way, zobaczyć, jak Agata zdejmuje mi te piękne paznokcie ze Stanów, to napiszcie w komentarzach, bo bardzo dla was chętnie nagramy odcinek. Z tej perspektywy jest jeszcze gorzej. Jak to? Czemu? No, a zobacz na ten paznokieć, jak on wygląda. Nie widzę tego. W sensie, naprawdę, bo jestem taką typową laską, co przychodzi na paznokcie. Tak, ja wiem. No, i ma takie, ale ładny kolorek, śliczne te paznokcie. Sobie, kochana, wrócę do ciebie za 3 tygodnie i robimy takie same. Bo ja bym się nie miała do czego przyczepić oprócz tych szponów, bo to mnie nauczyłaś. One są tutaj mocno pozalewane i to raczej był akryl
top pewnie też, wszystko naraz. No to tak, te paznokcie normalnie by kosztowały około $240. Biorąc pod uwagę, że to są ceny amerykańskie. To przeliczyć, nie? No. Na mniej więcej, ja bym powiedziała, że tak na nasze ze 300 zł. No to u nas pewnie zapłaciłabyś więcej. O. 300 zł. Znaczy, może nie za uzupełnienie. Nie, no za uzupełnienie to może tak. Czyli podsumowując, uważasz, że kształt i technika taka sobie, wzorki super. Raczej zła. Zła. I było brudno. I było bardzo brudno. Ale cena dobra i ładnie wyglądają. I Jaga. Dobra. Dzięki za udział w nie wyglądają dziękuję. Ładnie. A my widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale Vlog w każdą środę. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa pa. Pa pa. Pa pa.